2, 1, 18. Dobrze, możemy zgasić światełka robocze. O, czuję się jak na jakimś TEDzie. Dzień dobry, witam Państwa. Grupa nasza nazywa się LCG, czyli Lazy Coast Games. I to jest nasz drugi rok działalności. W pierwszym roku zrobiliśmy grę na platformę Game Boy Classic. W tym roku przez 10 miesięcy, bo od początku września, robiliśmy grę na komputery osobiste, czyli na systemy Mac, Linux i Windows. W tym momencie jest dostępna w internecie już ta gra. Na koniec wyświetlimy Państwu link do tej gry, więc sobie można zrobić po prostu zdjęcie telefonem i wpisać sobie w przeglądarkę i w nią zagrać albo pobrać na komputer. O nich, o tych wspaniałych, młodych ludziach będę jeszcze opowiadał. Natomiast my sobie przejdziemy powoli do grania w grę. Tak, przyjdziecie Państwo na premierę gry, więc sobie pogramy. Jeżeli Państwo będą mieli ochotę pograć, to zapraszamy tam do naszego studia, które sobie tam zmontowaliśmy. Tam siedzi cała grupa, oklaski dla nich, żeby ich trochę... No i o co chodzi w grze, będziemy opowiadać w trakcie. Możemy już to światło ściągnąć. Tak, zrobiliśmy wszystko. Muzykę do tej gry, muzyki jest ponad godzinę, nagrane przez Beatę i Konrada głównie, więc naprawdę super się postarali. Zresztą wszyscy zrobili kawał dobrej roboty. Poziomów w grze jest aż 66. My Państwu pokażemy w fabularnej wersji 27 tych poziomów, a potem przejdziemy do kolejnych, jak starczy nam czasu. Dobrze. I teraz pierwsza ważna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś ma światłoczułą epilepsję, to prosimy opuścić salę. Będzie bardzo dużo stroboskopowych efektów, więc teraz o tym mówimy, żeby nie było jakichś problemów, prawda? Często w grach komputerowych podaje się tą informację po prostu, żeby no, nikomu nie zrobić krzywdy, prawda? Okej. Okay. Czyli co? Jesteśmy gotowi. Kamera jest za nisko, bo ja jestem wysoki, a wy jesteście niżsi. Podpowiadają mi, że kamera jest za nisko. Dobra. No to cóż, możemy zaczynać. Aha, trzeba kliknąć, dobra, już jest, już tu jestem. Dobra. Jest. Działa? Ej, nie działa. Ej, słuchajcie, naprawdę nie działa. Tak, pominąłem jedną rzecz, mianowicie nasze wspaniałe logo, bo za dużo naklikałem, żeby się w ogóle uruchomiło. No i teraz przejdźmy sobie do menu, które podpowie nam, jak grać. Jak grać? Bardzo prosto. Trzeba poruszać się strzałkami. Używa się przycisku Z, żeby używać paralizatora, który paraliżuje demony. Zbieramy takie oto trybiki. Kiedy zbierzemy ich odpowiednią ilość na danym poziomie, wtedy otworzą nam się drzwi, takie przejście, które przejdzie na drugi floor, czyli na poziom. I jeżeli się zgubimy, jeżeli coś nam nie wyjdzie, naciskamy sobie Escape. Te książki nam po prostu pomogą też zrozumieć więcej, o co chodzi w grze. One w trakcie się pojawiają. Widzicie Państwo, że są dwie postacie, po prawej u góry, a one robią dokładnie te same kroki. Zobaczycie, na czym polega ta mechanika. No i to są nasi przeciwnicy, nasze demony, które się pojawiają w grze, które trzeba po prostu skrzętnie omijać. I gra polega na tym, żeby robić to jak najszybciej, więc jest to tak zwany speedrunner, więc trzeba to robić szybciutko. F5 resetuje nam wyniki w tablicy, którą zaraz Państwo zobaczą, i F10 wyłącza, bądź też włącza pełen ekran. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. No i dobrze. Do kredytów jeszcze przejdziemy, to są nasze wspaniali twórcy, ale to pod sam koniec. Let's go. O kurczę, F5. Czy chcemy zresetować się wyniki, bo to po prostu przed pokazem sobie robiliśmy próby. Zobaczymy sobie jeszcze raz nasze logo, naszej grupy. Dobra. No i zaczynamy od początku. Czyli wszystko zaczęło się w momencie, kiedy Derek, nasz bohater, dostał nową pracę. Tą pracą jest dostawca pizzy.
I tak jak jest to napisane, tak, stwierdziliśmy, że robimy grę po angielsku, żeby dotarła do większej ilości osób w internecie. Więc dzwoni do nas latarnik i prosi o pizzę salami. Poinformował nas, że latarnia będzie otwarta i musimy położyć pizzę na okrągłym stole. To jest bardzo istotne. Latarnik był enigmatyczną postacią w mieście, w Kołobrzegu, jak widzicie na dole. Niektórzy uważali, że nigdy nie wychodził, niektórzy uważają, że w ogóle go tam nie ma, ale pizza jednakowoż była tam dostarczana każdego dnia. Derek dotarł do latarni i co zrobił? Pomylił się. Położył oczywiście pizzę nie na tym stole, co trzeba, na stole kwadratowym, co uruchomiło reakcję łańcuchową i cała maszyna, którą państwo widzą nad nim, wybuchła, wyleciała w powietrze i w ten sposób otworzyła się czarna dziura, która go pochłonęła. Tutaj mamy twarz latarnika, pierwszy raz nam się pojawia, który przemawia i mówi do nas, że na pewno wiemy, że jest bardzo zły, że maszyna rozleciała się na 1000 elementów, na setki elementów. No i moja maszyna mojej rodziny lamentuje. Och maj, och maj. I teraz tak, no mówi nam, że musimy po prostu przynieść wszystkie fragmenty. My odpowiadamy, ale co, przez to nie zjemy nigdy pizzy. On mówi nie, ponieważ to jest maszyna demoniczna. My jesteśmy zaszokowani, pytamy, co on powiedział? Tak, Derek, jesteś tu prawdopodobnie nowy. Zrób to jak najszybciej, ale no i nie mamy wiele do gadania, jak to w niektórych grach bywa. Twoją robotą jest to, żeby jak najszybciej przynieść i zreperować całą maszynę. I jedziemy pierwszy poziom. Czy jest pierwszy poziom? Karola. Oczywiście czas ruszył, więc Karol, niestety będą ci doliczone te punkty. I na czym gra polega? Jak już mówiłem, trzeba zbierać trybiki, które się wyświetlają. Jest ich 6 do zebrania. Po lewej stronie obok Karola widzicie, że wzrasta liczba zebranych trybików. Trzeba oczywiście omijać te oczy strzelających okultystów, zbierać klucze, to jest bardzo istotne, bo bez tych kluczy nie będziemy mogli otworzyć bramek. Kudek. Przesuwamy te klocki po to, zaraz państwo zobaczą, żeby blokować strzały okultysty. Ach, szybko to zrobił, wspaniale. No jak zabrał wszystkie, może przejść na kolejny poziom. To jest to pierwszy poziom, bardzo łatwy. 47 sekund. Brawo. Czy jest to poziom? Wojtka. Dawaj, Wojtek. 3 sekundy, 4, leci. Dobrze. 6. Jak się gra w tą grę? Zrobimy sobie muzyczkę głośno, ja już przestanę gadać. Muzyka powstała głównie na syntezatorze w ratuszu miejskim, w tak zwanym skarbcu. Jeszcze raz, Wojtek. Dobra, speedrun. Wiadomo, jeżeli nie przejdziemy do danego poziomu, nie mamy dostępnego następnego. Więc trzeba ukończyć poziom, żeby wejść na następny. Ale z tym dobry w robienie poziomów, sam nie umiem przejść. Taki dobry. Co do samego interfejsu, po prawej stronie jest czas, od czasu po prawo, po lewo jest, który to jest poziom, czyli te schodki. Ile mamy kluczy? W tym momencie jeden klucz, bo on jest potrzebny do otwarcia ostatniego pokoiczku, który jest po lewej stronie na górze. I ostatnia rzecz, która jest w interfejsie graficznym po lewej, to jest ilość strzałów, które posiadamy. Brawo, Wojtek! To było stresujące. Tak, po nazwie wiem, że zbliżyliśmy się do poziomu Alexa, więc nie włączaj jeszcze. Niech Alex spróbuje sobie przejść równiutko z czasem. Widać mnie w kamerze? Brawo dla Alexa! Dobra. Lecimy. Lecimy. Tu pojawia nam się kolejna rzecz w grze, czyli tak zwane teleporty, lustra, którym możemy się przenosić z jednego miejsca na drugie. W tym poziomie jest to niezmiernie istotne.
się zablokował? Niestety. Najpierw trzeba wziąć śrubę. Dokładnie to. Void, czyli pustka, która pożera wszystko, co stanie jej na drodze. Musimy na nią uważać. A to jest piasek. Piasek trzeba tym strzałem zniszczyć. Alek, zapomniałeś o pizzy. Na niektórych poziomach jest pizza. Jest ich 6 fragmentów. Dla Aleksa, już za 14. There is one way to find out. Czyli to poziom, pamiętacie? Włączamy. O, Wiktor. Dzień dobry. Dzień dobry. No i te poziomy, niestety, ich poziom trudności bardzo wzrasta. Wojt pożar nam skrzynkę. Lustra też przenoszą nas do pokoi oddalonych od głównej mapy. Czy jest włączony od? Nie. Nie? Na pewno nie. Jestem pewien. Tak zwane brokuły, takie nazywaliśmy sobie zajęcia, które poruszają się za nami, więc trzeba uważać. Brawo! Minuta 6, minuta 7, minuta 8, minuta 9. Brawo, Wiktor! Dochodzimy do tak zwanej cutscenki numer 1. Wciśnij tylko Enter. Dobra. Jak się okazuje, pizza została rozrzucona na 6 kawałków podczas eksplozji. Możemy ją sobie zebrać. Ona jest niezmiernie istotna w ostatnim poziomie, tak zwanym boss fight'cie. I pamiętajcie, że tutaj jest taka podpowiedź. Nie wszystkie mury, które są na planszy, są nie do przejścia. Niektóre się po prostu nam otwierają, jeżeli do nich podejdziemy i możemy przejść dalej. Ok, i ten poziom na pewno należy do Maćka. Brawo dla Maćka. Jak widzicie, Maciek zna swój poziom doskonale. Wiedział, że tam się otwiera ta ściana i sobie po prostu pobiegł od razu. O, Maciek! Za dużo. Za dużo klikania. Wiadomo. Bardzo ładnie zabrałeś to. Pokazać, jak pizza wygląda. Dobra, ale zrobił to bardzo szybko. 56 sekund. Brawa dla Maćka. Pizza jest na górze. There is no life in the void. Beata. Zaczekamy na Beatę. Poziom Beaty. Nie,
Jedziesz, Beata. Tak, to było moje faktycznie. Przypominam, że Beata jest autorką muzyki, grała na syntezatorze. Brawo. Te wszystkie scary sounds to od Beaty. Niestety nie mamy żadnych nabojów. Musisz się cofnąć, Beata, bo zatkasz się tutaj. Trzeba to górą prowadzić. Albo górą, albo tutaj w bok. I tu jest bardzo szybka akcja. Trzeba wprowadzić ten klocek tam, unikając Wojda. Dobra, lecimy dalej, Beata, dobra? A nie, bo nie możemy lecieć dalej. Słuchajcie, no my sobie zrobiliśmy jedną rzecz. Teraz mamy 15 minut po rozpoczęciu. Taką deweloperski kodzik, który nam otworzy wszystkie poziomy, tak? Super. Beata, w takim razie wejdź do gry. Jeszcze raz w ten poziom. I naciśnij, jak się odpali, F2. Tak. F2 nacisnęłaś? Próbujesz dalej, dobra. Da radę. Nie, no nie będę zamocona tutaj. Chciałam tylko przypomnieć, co się pokazuje, jak się przegrywa. O, jednak nie działa, mówisz na przycisku. Wydziała. O, działa. Jak wyjdziemy, mamy wszystkie dostępne poziomy, więc przelecimy sobie szybciej. I teraz tak, the hours grows late. Odpal, Beata, zobaczymy, czy... To jest Maxa. Max, dawaj. Brawa dla Beaty, oczywiście! A no to ja czekam, aż ty przejdziesz. Słucham? Trudne. Czas resetuje. No proste. To trzeba być super szybki. No. Brawo. I jeszcze raz. Ale dramaturgia. Zdobyć ten klucz, Max, żeby otworzyć po naboje, żeby iść. A, dobra, nie mogę znaleźć klucza. Tak, jest. Jest. Uff. Ale fajnie. Skill, a nie fakt. Skill, dobra, przepraszam.
I ostatnia. Wspaniale! Dobra. Michał. Dobra, to kliknijcie escape jeszcze raz. Brawa dla Michała. Michał jest szybki, to prawda. Michał był największym debugerem, czyli znajdował wszystkie błędy w grze na zajęciach. Czyli wyłapał tak dużo błędów, trzeba było się przy tym napracować. Dawał nam roboty po prostu. Brawo, 26 sekund. I teraz poziom Doriana. Cutscenka. Tak, na tym wymiarze, trzecim wymiarze, mamy różne lustra, które prowadzą nas do różnych miejsc. Okej. Okay. I teraz poziom Doriana. Brawa dla Doriana. Który wymyślił poziom, na którym są same lustra. Jest to... Trzeba się tego poziomu nauczyć na pamięć. Jak widzicie, Dorian zna go na pamięć. Brawo, Dorian! 24 sekundy! A, dobra, Dorian, pokaż, gdzie jest ukryta pizza na tym poziomie. Dobra. Jeżeli szybko zaczniemy poziom i pobiegniemy... Właśnie, jeszcze raz. Zaraz zobaczycie. Usłyszycie dźwięk. Dobrze. A ukryta tam za ścianą. Super. Fajnie, mamy pierwszy kawałek pizzy. Drugi? Drugi. Dobra, pokażmy, gdzie te pizzki są. Na samej górze. Tutaj mamy te sloty na pizzki. Mamy na razie dwa fragmenty znalezione. Dobra, lecimy dalej. The end of the end of the beginning has begun. To jest mój poziom. Czy ja mam w niego grać? No tak. Nie, Wiktor zagra za mnie. Dobra, dawaj Wiktor. Nie, nie, nie. Ja się nie będę kompał. No nie, no ja zagrał w ten drugi swój, dobra? To był chyba pierwszy poziom taki pokazowy mechaniki, który pojawił się na zajęciach. Jeszcze przekopać się do tego. I jest to pierwszy też poziom, który się skroluje do dołu. Od tego poziomu plansze stają się o wiele dłuższe i też trudniejsze. Oczywiście skarbiec ze śrubkami wymaga klucza. Dziękuję, dziękuję Wiktor. Chodzimy na niuan. Okej. I to jest poziom na dwóch Dereków. One ruszają się dokładnie razem, więc trzeba uważać na obydwóch, żeby nie wpaść w błoto. Kto to gra? To jest mój poziom. Brawo, Wiktor. To jest, grasz dalej. Czyli tutaj jest naprawdę główkowanie. Nie.
Jeden klucz już masz, więc... Jednym z nich wystarczy wpaść. No jest jeszcze raz. Dosyć. Za pierwszym. Uważaj, bo wejdziesz prawym w ogień. Świetnie. Może naokoło. Ajajaj. Z dwóch stron. Jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Uciekaj do samej góry. Wiesz co, tu musisz chyba zostać w tym pokoju. Albo w ten sposób. Dobra. Trzeba tutaj mocno wycyrklować. Bardzo inteligentnie zablokowałeś tego po prawej stronie, że on nam nigdzie nie biegnie. I jeszcze jedna skrzynka. Uważaj. Dobrze. Jeszcze tylko śrubki z prawej strony. Drugim Derekiem. Dobrze jest. Uważaj na oko. Świetnie. No i mamy to. Dwie minuty. Zdążysz? Tak, brawo! Rozpychał! Okej. Okay. Słuchajcie, sprawdźmy czas. Okej, mamy pół godziny. Jeszcze. A trzeba jeszcze policzyć oklaski. Dobra. Cutscenka. Zobaczmy kolejną. Jeszcze nie. A, jeszcze Mike Hart. Jeszcze mój poziom, poczekajcie. A, jeszcze twój. Dobrze, dobrze. Poziom Nikodema. Brawa dla Nikodema! Nikodema poziomy są naprawdę bosiężne. Tak, zaraz damy komuś z publiczności spróbować. Będzie super. Skupienie na twarzy. Tak. Gonimy czas. Ło. No tak, to jest potrzebna. Ło. Nie, da się go zastrzelić. Dobra, to teraz kaskika, dobra. Dało się. Yeah.
jeszcze raz. Także jak Nikodem gra, to ja poopowiadam trochę. 10 miesięcy, poziomów jest 66. Zadania były rozdzielone na poziomy proste, na poziomy trudne, na poziomy średnie oczywiście, na poziomy z dwoma derekami, na poziomy z wazami i bombami, które jeszcze w następnych poziomach się dopiero pojawią. Więc te mechaniki powoli wchodzą w kolejne elementy gry. Zdążyliśmy. Grę w końcu mieliśmy taką demo zrobione jeszcze miesiąc temu. Wysłaliśmy tą grę na konkurs Pixel Award Europe 2022. Oczywiście dostaliśmy odpowiedź, że gra się jest super, się bardzo podoba. Natomiast do tego finału doszły takie gry, chociażby jak Dying Light 2 i tak dalej, wielkich studiów takich AAA, co się nazywa. Tak, więc super. Pojawiliśmy się na scenie europejskiej i też gra z założenia po angielsku dotrze do większej ilości osób. Ło! Ja tutaj uważam tego. Dobra. Dobra, oglądamy cutscenkę tak. Kolejną. Na początku była bomba. Brawo, Nikodę! Bomba wybuchła i z tego ciepła narodziła się pizza. Tak jest. Tak było. Nie ściemnia. Trzynastka. O, tak, Dorian. Tak. Tu pojawia się bomba, o której była mowa w cutscence. Te bomby wybuchają na 9 pól dookoła niej. I tworzą różne rzeczy, tworzą na przykład właśnie przerwy w okultystach i również potrafią wszystko zniszczyć, co stoi obok nich, więc nieudolnie zestrzelona bomba potrafi zniszczyć tam śrubki, a jak śrubek zabraknie na poziomie, wiadomo, nie będzie można przejść do kolejnego. No i mamy to. Brawo, Dorian, 38 sekund. It was the heaviest thing in the room. Kto, czyje to? Odpalmy, zobaczmy. I to jest Karol. Czyli Karol pierwszy poziom i to jest jego kolejny. Brawo dla Karola jeszcze raz. I na tym poziomie pojawia się jeszcze jedna mechanika, a mianowicie wazy. Zestrzelenie wazy powoduje to, że wypada z niej losowa rzecz, na przykład kluczyk. Albo tryb. Wtedy jest po prostu łatwiej przejść, ale tracimy jeden nabój, więc no, bywa to... Jest kraksa. Nie możemy tej skrzynki przepchnąć na dół. Resta. Czasami też nie wyskakuje z niej nic. To się też zdarza. No i jesteśmy blisko. 42, 43. Oczywiście te rekordy można pokonywać. Wchodząc jeszcze raz na dany poziom, możemy po prostu swój wynik poprawić. Brawo dla Karola. Okej, to teraz tak. Zróbmy, kto chciałby zagrać z młodych naszych tu publiczności, tak? Tam samego końca wezmę. O, tam ostatnia osoba. Ty, tak, chodź do nas.
a potem tutaj z brzegu. Brawo dla Śmiałka! Przeskocz sobie tutaj przez zasieki. Jak masz na imię? Pierwszy. Jak masz na imię? Wiktor. Wiktor, brawo dla Wiktora! Wiktor, spróbuj chcesz? Następny, poziom numer 16. Nie wiem. Czy z czołkami rusza? Tak. Z czołkami. Z czołkami i z poziom Nikodema nie jest łatwy. Ach. Dobra, spróbuj sobie może inny. Brawo, brawo, oczywiście. Chciałem jeszcze do nas. Nie. A, to też wybrałeś Nikodema akurat, dobrze. No nie. I od razu. No ten czaszki jest. Trzeba szybko. Dobra, pierwszy. Ale tak. Dawaj pierwszy. Pierwszy najcięższy. Kiedyś pierwszy poziom był najcięższy. Mieliśmy na zajęciach taką przygodę, że mieliśmy zaprojektować najłatwiejszy i się okazał najtrudniejszy. Potem go trochę poprawiliśmy i już nie jest taki trudny. Dobra, brawo, brawo. Wiesz to? Odejść, no. Super. Dobra, kto następny? Proszę. Brawa! Jak masz na imię? Jak następny grasz na imię? Mam na imię Robert. Wspaniale, brawa dla Roberta. Robert, poziom drugi. Strzałkami się steruje? Strzałkami. Jeszcze raz. Sprawdzę, jak się chodzi. Na koniec, tak jak mówiłem, wyświetlimy link do gry. Zróbcie zdjęcia rodzice. Czy młodzi, jak macie telefon, to też zróbcie i ściągnijcie sobie w domu do grania. Jeszcze raz. Gra jest oczywiście za darmo. Nie ma tak, że pobieramy jakieś pieniądze za nią. Nie, jest całkowicie, całkowicie za darmo do ściągnięcia. Na koniec będzie wyświetlony adres strony internetowej. Zróbcie sobie zdjęcie i wejdźcie na tą stronę. Bez problemu sobie ściągnięcie. Czy jakiś inny chcesz zrobić? 17. Nie masz strzałów, musisz je zdobyć, one są między tymi skrzynkami. Chłopaki? Maciek! Kolejny gracz to Ignacy. Brawa dla Ignasia. Cześć Ignacy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Okej.
za daleko była popchnięta ta skrzynka i nie da się już potem jej obejść. 17 jest najważniejsze. Jeszcze tylko tak napomnę, że kod tej gry to jest 500 000 linii kodu. 500 000. Dobra, ostatni ten. Nie jest takie ciężkie. Uważaj. Tylko nie do końca. Dobrze. Świetnie. No i ostatni. Ostatni prostej. Dzięki. Dzięki. Brawo. Słuchajcie, lecimy dalej. Oczywiście, najstarszy uczestnik dzisiejszej gry, ostatni już dzisiaj. Polecimy dalej, brawo dla niego. Uwaga na kabelek. Jaka pana imię? Kacper. Brawa dla Kacpra. Siema Kacper. O, pan też wyższy, to kamerę podniesiemy. Dobra tam, z kamer. Jest najłatwiejszy. Ostatni prosimy. Ten już był. Może zróbmy inny, dobra? Dobra. No już widzieliśmy. Zrobimy ostatni. Zróbmy ostatni. Ostatni, 27. To jest? Dobra. To jest ostatni? Tak, no i to już jest ostatni poziom, to jest jeden z najtrudniejszych poziomów grze. Chociaż młodzież uważa, że 17. Ależ ładnie zagrałaś, Beato, na tym syntezatorze. Co? Tej muzyki powstało ponad godzina. A, to nie, to nie chcę z dwoma ziomkami, dajcie normalny. To jest 21. Cześć, a wy 17. 17! 17! Nie, nie! O, brawo! To jest właśnie ten mój poziom, który miałem zagrać. Ale super, że to jest łatwe. To się da przejść. To jest wampir, on też strzela tak jak te strzelacze, które w dół puszczają, więc trzeba na niego uważać. To co wygląda trochę jak oko, ale ma takiego nietoperza. Cicho. Nie można oszukiwać. Tak, on rzuca takie krople. No to ostatni raz, do 3 razy sztuka. I jeszcze jeden nam się szykuje zawodnik w sile wieku, że tak powiem. Obiecał, więc musi zagrać. Podejrzewam, że pan od informatyki ze szkoły, tak? Brawo! Zmieniamy się! Jak ma pan na imię? Ja mam na imię Robert. Muszę wam powiedzieć, że ja pierwszy raz grałem w gry, chyba to był 97, Windows 9.5, Gwiezdne Wojny. 18! Dobra. No już najpierw miał być 23, oszukujecie mnie. Się niezmiernie cieszę, że pan do nas trafił. 17. Nie no, 17 jest najtrudniejszy. 18. Dobra, to który mamy wziąć? 18. Dobra, jeszcze raz. A, dobra, przepraszam was. Dobra, okej. Okay. Tylko ja tak bez okularów powiem wam Sobowice. Uwaga, co uciekać! Zresztą, to muszę go znaleźć. Dobra, jeszcze raz. Dobra, widzę już, poszła. Zawsze mryga, jak się zaczyna poziom. O kurczę. Ale akcja. To jest poziom Beaty.
Aj, dobra. Trzeba przepchnąć. Trzeba przepchnąć, dobra, wiem. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Tu by łapki na mnie zostawili, tak? Przepraszam państwa, oni tak specjalnie. Nie dam rady już, ale możecie ściągnąć z internetu i grać, dobra? Będą. Dobra. Spoko. Gdzie teraz mam iść? Co góry. Dobra. Dobrze. Trzeba uważać, bo się rozkręcę. Tu jest kolejna zagadka, mianowicie pech. Tak się nazywa o. ten bąbelek. Dobrze, to już ostatni raz, więcej nie gram. Są dwa rodzaje bąbelków. Muszę nad tym pomyśleć, bardzo. Są dwa rodzaje bąbelków. Jeden bąbelek jest taki mrygający, to jest taki bąbelek matka, który generuje te takie bardziej statyczne. Dobra. Więc jeżeli zniszczymy te takie, które sobie się ruszają, to wtedy nie będą wyskakiwać nowe. Z i strzałka. O, taka znana mechanika z gier. Dość. Trzeba uważać, bo one się pojawiają w Ale w sumie przypominają rzeczywiście te pierwsze gry, które dawno temu się pojawiły, dlatego tak mi się ta gra podoba. I teraz nie wiem, tutaj, tak? Tak, trzeba uważać. Tak, mechanika jak na Atari. Jak na Atari, nie? Mhm. Proste rozwiązania, które edukacyjnie też działają bardzo dobrze, bo rozwijają to logiczne myślenie, a dwa projektowanie tych poziomów jest niesamowite. Trzeba zaprojektować każdą pułapkę, każdą najmniejszą rzecz, więc to jest super. A dobra, jeszcze raz. W sumie nie jest aż tak proste. Nie, nie, to absolutnie nie jest proste. Aj, dobra. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki. To dobra, to mamy, słuchajcie, 13 minut do końca naszego eventu, krótkiego, godzinnego. I teraz tak, pojedziemy sobie, zobaczymy sobie cutscenki wszystkie. Tutaj mamy kolejną cutscenkę, która nam tłumaczy, że kim byli poprzedni latarnicy. Od 1208 do 1348 był nim Winnie the Pooh. 1348-1410 latarnikiem w Kołobrzegu był? Skalmar. 1410-1550 był Pikachu. 1550-1723 Sonic. Marshmallow do 1862. 1986 Sandy. I to jest nasz latarnik od 1986 roku. Okej, okay. Jedziemy dalej. Czyli dowiedzieliśmy się trochę o tym latarniku, że coś za nim stoi i za każdym, jakbyście zwrócili uwagę, za każdym portretem był ten mały nasz przeciwnik. Coś tu się dzieje? Moja ulubiona scena. Ja nie będę śpiewał tej piosenki, ale wy możecie. Znany utwór. Ale buja, nie? Dobra. Idą, nachodzą na siebie. Jest! Tyle z tej scenki. Wspaniała jest. Dobra. I jedziemy, jeżeli będziemy oczywiście odblokowywać poziomy po kolei, to dojdziemy do ostatniego poziomu, który jest taką niby cutscenką, a tak naprawdę jest takim boss fightem, czyli kończącą całą grę, całą rozgrywkę. Jeżeli mamy jakikolwiek kawałek pizzy, możemy do niego wejść. Zresztą tak, jak jest tutaj napisane. Nie całą, nie trzeba mieć całe. A, zaraz o nim powiem. Dobra, kto chce spróbować ten boss fight? Tak? O, super! No tak, no cię tutaj jeszcze nie było. Brawa dla Konrada. Konrad wspierał nas swoją wspaniałą gitarą elektryczną. Wszystkie kawałki, które słyszeliście w grze, pochodziły od Konrada. Czyli razem z Beatą tworzyli tą ścieżkę dźwiękową wspaniałą. W grę jeszcze Klikaj. Nie grałem, więc nie wiem. Tak, w grę jeszcze nie grał. Był od muzy. Tak, latarnik, dziękuję nam, że skolekcjonowaliśmy wszystkie części maszyny, wszystkie trybiki. Naciśnij Z, raz. I teraz wszystkie demony mogą przeniknąć do naszego świata. Co? Pytamy my oczywiście. Przez lata czekałem na niekompetentnego dostawcę pizzy, który popełni ten błąd i położy właśnie tą pizzkę na nie tym, co trzeba stole. I teraz mogę odbudować swoją maszynę i zapełnić ten wymiar wszystkimi demonami, czyli wybudować swój zamek. I my nigdy na to nie pozwolimy oczywiście. Spróbuj, mówi do nas. A pewnie, że spróbuję. Dobra, jedziemy.
Tutaj opiera się to w zupełnie innej mechanice. W takiej mechanice prosto z... Musi przytrzymać Z i wybrać kierunek. Co? Dobra. Z i kierunek, w którym chcesz strzelić. To wszystko, te demony nas tutaj lecą. Musimy je szybciutko... Zabij! Przegraliśmy. Z. A, dobra. Z. Teraz wszystkie demony niestety przegraliśmy, przechodzą do naszego świata, a my zostajemy uwięzieni w latarni. No i nigdy więcej pizzy nie spróbujemy. Nie! Dobra. Nie muszę przytrzymać. Musisz przytrzymać Z i wybrać kierunek. To jest właśnie muzyczka, Konrada. Jest to mechanika wzięta z gry z 1970 bodajże drugiego roku, czyli Space Invader. To ostatni raz spróbuję. Ostatni raz. Po przejściu tego poziomu mamy dostęp właśnie do tak zwanej piwnicy w latarni i tam jest kolejne 45 poziomów do przejścia. No dobra, musicie nam uwierzyć na słowo, że jak wygracie ten poziom, to... Wtedy to się wydarzy. Może ja go spróbuję. Czy nie? Nie, nie będę próbował. Spróbujcie w domu. Tak, mam spróbować? Tak. Słuchajcie, jest coś takiego w tej grze, jak taki kodzik, że jesteśmy nieśmiertelni. Ja sobie go włączę. Ale nie mów jaki. A, nie mówię jaki. Dobra, włączam good mode, tak zwany. I teraz jestem. Nic nie mogę powiedzieć. Daj raz. Chyba nawet good mode mnie wyciągnął. Koniec! Yes! I teraz pizki spadną, jak widzicie. Jeżeli ich nie będzie, to nie da się tego przejść. I ta pizza uratowała nas od złego latarnika. Zamyka się portal. Cyk, cyk, cyk. Wygrałeś. Udało ci się zamknąć portal, używając pizzy. Kto by się tego spodziewał? Co za porażka. Nie! Koniec! Słuchajcie, teraz jak zejdziecie sobie na dół, to zobaczycie, co się wydarzyło. Macie Lighthouse Cellars, czyli podziemia. I tu macie kolejnych 66 poziomów, które są niesamowicie trudne i tak dalej, i tak dalej. Czat. To by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o grę. Brawo! Słuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie nasza wspaniała ekipa. I teraz ja postanowiłem uczcić to filmikiem, który zmontowałem z zajęć. O, dobra, leci dźwięk. I've had my share of sins in my veins, but I've got
Adamie, Adamie, dla ciebie też mamy niespodziankę dla ten cały wspaniały rok wspólnej pracy i wysiłków przy tej grze. Macie prezent dla mnie? Ale czad! Ale czad! To są wydania Dereka, które zrobiłem mi w prezencie właśnie. Wzruszyłem się. No dobra, dziemy. Mam nadzieję, że gra... tak, będzie dużo downloadów i tak dalej. Ja wam dziękuję bardzo, to był wspaniały rok. Ja się strasznie wzruszyłem teraz, nie mogę się odwrócić. No, więc super. Bardzo się cieszę, żeśmy razem dobrnęli do końca z tą gierką, co nie było trudne w sumie, bo byliście super aktywni. I dziękuję, że byliście na każdych zajęciach, że nie omieliście zajęć. Kurde, czad. Skrzynkę, bo chcą na pizzę, chcą na koszulki dla siebie, żeby zrobić sobie Dereka na koszulkach. Więc jak macie parę groszy, to wrzućcie tutaj do tej skrzynki. One wszystkie pójdą na merch. Zapraszam. I jak se coś wrzucicie, to weźcie sobie plakat. Weźcie sobie plakat wydarzenia. I dziękuję jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo. To było wspaniałe. Co? Oczywiście. Dobra. A, okej, okay. Jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz jeszcze. Czekajcie chwilę. Biegnę. Ściszam już muzyczkę i ostatnia scena to jest właśnie ta, o której mówiłem. Nie zapomnijcie, zróbcie sobie zdjęcie tego kodu, właściwie strony, adresu strony internetowej, na której możecie ściągnąć właśnie naszą grę. Także telefony w górę. Pamiętajcie o puszce.